Ja z rodziną święta wielkanocne spędzę w tym roku w hotelu nad morzem, więc nie będę nic a nic gotować, ale jakoś tak w weekend naszło mnie na robienie babki wielkanocnej i powiem wam szczerze, że zrobiłam ją wczoraj wieczorem i już wczoraj wieczorem moi faceci ją po prostu spałaszowali do zera. Dlatego chciałam się z wami tym przepisem podzielić. Babka jest bezglutenowa, na mące jaglanej, z kokosem i cytryną. Bardzo delikatna, taka puszysta, mięciutka i mokra. Ale też to, co ważne, robi się ją naprawdę dość szybko. A później wam jeszcze powiem, dlaczego wybieram święta bez glutenu. Ale na razie zapraszam na przepis. Tak jak widzieliście, moja babka została zjedzona od razu na ciepło i nie doczekała się koszyka. Wiadomo, że w święta nie ma się co spinać i jakoś bardzo przestrzegać rygorystycznie diet. Są jednak takie sytuacje, kiedy rzeczywiście warto postarać się i w tą Wielkanoc nie przegiąć. O czym mówię? Jeżeli mamy na przykład choroby z autoagresją, a wiele pacjentek trafia do mnie na przykład z chorobą Hashimoto, albo mamy alergie pokarmowe, to wtedy na przykład na gluten, bo babka była bezglutenowa, więc tutaj powiem o glutenie, to wtedy rzeczywiście warto się trzymać naszych zaleceń i naszej diety. Dlaczego? Jeżeli chcemy wprowadzić chorobę w remisję, to tak naprawdę istnieje coś takiego jak pamięć komórkowa i jeżeli my wprowadzimy do organizmu gluten, który przykładowo nam szkodzi, no to niestety cały proces, który mieliśmy wcześniej, no w pewien sposób tracimy i musimy wszystko budować od nowa. Tak samo jest również z alergiami pokarmowymi, bo rzeczywiście jeżeli jesteśmy na diecie eliminacyjnej, to czasami po 3, czasami po 6 miesiącach, czasami po roku jesteśmy w stanie z powrotem zacząć wprowadzać w rotacji dany produkt i już nie jesteśmy na niego uczuleni. Jednak jeżeli właśnie mamy takie małe grzeszki po drodze, nawet w święta, no to niestety ten proces nie nastąpi. Więc jeżeli macie tego typu problemy, to polecam mimo wszystko poszukać sobie właśnie innych zamienników i w te święta jeść smacznie, ale jednak unikając tych produktów, które nam szkodzą. Ja życzę Wam, żebyście w te święta znaleźli czas przede wszystkim dla siebie, dla najbliższych, czas na odpoczynek. Żeby ten świat nie był tak zakręcony jak na co dzień, ale też właśnie, żebyście wyluzowali. No, jeżeli wierzycie, to życzę Wam wspaniałego zmartwychwstania Chrystusa i wszystkiego, co najlepsze. Ja gdzieś tam jeszcze wrzucę Wam pewnie w tym tygodniu kolejny mój film, także mam nadzieję do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć!